ale to pokażę później, jak już dojdę do odpowiedniego slajdu, bo wtedy będzie nam się łatwiej na ten temat wypowiedzieć. Ale proszę Państwa, zanim do Elbląga przyleciał, a był to rok 1912, to jemu się udało odbyć wiele lotów, które były lotami odnotowanymi w rekordach FAI. Były to różnego rodzaju rajdy wieloetapowe, gdzie pokonywano ogromne ilości kilometrów, jak na tamte czasy, bo to potrafiono na przykład w takim locie pokonać odległość ponad 2000 kilometrów, a samolociki, proszę Państwa, były takie, jakie były. Stiefvater za to dostawał różnego rodzaju odznaczenia, między innymi Żelazny Krzyż, dostał specjalną nagrodę i tu tak dotrwał aż do roku 1914. Ja to długo opowiadam, proszę Państwa, ale pamiętajcie, w 1912 roku w styczniu zdobył licencję. Połamał się przy kapotażu, stanął na nogi, zaczął latać i w sierpniu był w Elblągu. Więc proszę Państwa, tam praktycznie mówiąc czasu nie było na rehabilitację, na zaleczenie tego złamania. On jednak z tym sobie z tym poradził, a później, popatrzcie Państwo, 1912, 1914, początek wojny i już ten człowiek nie żyje. Więc w tak krótkim czasie, jak intensywny sposób funkcjonowania i jaka wielka pasja i no ten taki głód sukcesu. Myślę, że teraz możemy przejść dalej. Żeby zrozumieć to, co ten młody chłopak zrobił, czego dokonał, trzeba sobie wyobrazić, jak wyglądał ten statek powietrzny, którym on się poruszał. Tu, proszę Państwa, żeby pewnych analogii się doszukać, to trzeba popatrzeć na te skrzydła, jak na skrzydła ptaka. One w swoim kształcie przypominają po części skrzydło gołąbka, prawda? Takie gołębie, takie tak jakby ta linia natarcia była taka laminarna, tak jak jest w tej chwili w tych najnowocześniejszych szybowcach, że ona jest po takim lekkim łuku. Konstrukcja nie ma lotek, nie ma slotów i płat nie był płatem, proszę Państwa, sztywnym. Właśnie na tym, że ten płat był elastyczny, skrzydło było elastyczne, polegał cały sukces latania, bowiem na skutek naciągania linek sterowniczych zniekształcał kształt skrzydła i w ten sposób mógł wykonać może nie skręt, ale taki ześlizg w jedną czy w drugą stronę, co pozwalało mu zmieniać kierunek lotu. Koła, jak widzicie, ale również ta płoza, która zabezpieczała przed tym, żeby nie było kapotażu. To było takie zabezpieczenie. Tak samo jest ze statecznikiem poziomym i pionowym, a jednocześnie, proszę Państwa, ten statek powietrzny ważył niespełna 300 kg razem z silnikiem. A dzisiaj, proszę Państwa, jest taka kategoria statków powietrznych, która nazywa się ultralight. I tam się mówi, że wykonany z nowoczesnych materiałów taki obiekt nie powinien ważyć więcej jak 450 kg. Popatrzcie, 100 lat temu samoloty, którymi latano, którymi bito rekordy świata, no, wchodzono do historii, ważyły prawie 100 kg mniej niż powiedzmy to, co dzisiaj potrafimy zrobić. I jeszcze na koniec tego opisu skrzydła, proszę Państwa, oprócz pewnych takich związków z gołębiem, można się dopatrzyć tego związku z takim tym nasionkiem, co jest przy drzewach bukowych. Jest takie skrzydełko, na końcu jest ziarenko i on jak to ziarno wyskakuje, to takim lotem wirowym spada gdzieś tam niedaleko drzewa i z tego może wyrosnąć kolejne drzewo. Pojedźmy dalej, dobrze?
Tutaj, proszę Państwa, jest zdjęcie tego samolotu, tego typu samolotu, którym przyleciał Otto Stiwater do Elbląga. To zdjęcie jest zrobione podczas targów lotniczych w Berlinie i to jest wierna replika. I tutaj można zauważyć na tym numer, na obudowie silnika numer 69. Ten numer 69, proszę Państwa, to jest numer katalogu wystawowego, pod jakim można było znaleźć informacje. I ten samolot wykonał bardzo, bardzo efektowne, niskie przeloty i można było takie zdjęcie zrobić. Ciekawostką tego, proszę Państwa, jest to, co widać w takim tym kształcie litery A, taki zbiorniczek. To jest zbiornik olejowy, on jest tak specjalnie wyniesiony, żeby grawitacyjnie olej spływał do silnika. Wtedy były, powiedzmy, określone problemy, no chociażby z jakąś pompą olejową. A silnik przecież musiał być w ten olej zaopatrzony. Przejdźmy dalej. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze jest kwestia daty. Kiedy to było? Bo ja tutaj cały czas używałem terminu sierpień, prawda, 912, nic więcej. Ja sobie tutaj pozwoliłem zrobić taką mapkę. Zauważcie Państwo, mamy jedynkę, mamy dwójkę, potem jest trójka i czwórka. Są to najważniejsze miejsca w Elblągu dla historii lotnictwa. I tak, numer jeden to jest to miejsce, w którym wylądował Otto Stiwater, tak jak tam pisze, być może 10, być może 11 sierpnia. Dlaczego tak i tak? Ano dlatego, że to był albo piątek, albo sobota. Jest to związane z tym, iż w naszej elbląskiej prasie na ten temat specjalnie z tamtego czasu, specjalnie nie ma informacji. Można to wytłumaczyć chociażby w ten sposób, że skoro w piątek to się odbyło, więc żeby uruchomić produkcję i ten tekst, żeby się znalazł, no to pewnie poczekano z tym do poniedziałku. I stąd jest właśnie taki tutaj problem, czy to jest 10, czy 11. I teraz, proszę Państwa, mamy informację. Informację, że Stiwater wylądował, prawda, tłumy elblążan go oglądały i zatankował paliwo, które zostały przywiezione samochodem Komnika i poleciał w kierunku do Königsberga. Ale to nie jest do końca, proszę Państwa, prawdą. Dlatego, że w tym czasie już nasza elbląska prasa podawała informację, że w Elblągu 14 sierpnia odbędzie się pierwszy publiczny pokaz lotów samolotami. I w tym czasie do Elbląga w poniedziałek przyjechał transport rozłożonych samolotów z Olsztyna po takim samym pokazie. I proszę Państwa, jak już wieś gruchnęła o tym, bo mechanicy z Komnika o tym opowiedzieli w Elblągu swoim znajomym, że takie coś się stało, to na ten pokaz, który był 14 sierpnia zrobiony, praktycznie mówiąc, waliły tłumy. Cały Elbląg poszedł na ten pokaz. I stąd, proszę Państwa, jest taki układ, że wszystko do jednego, że tak powiem, gara włożono. Jest. Ci sami ludzie widzieli Stiwatera, ci sami ludzie byli na pokazie i jak się czyta pewne źródła, no to nie bardzo wiadomo, gdzie to się wszystko dzieje. W każdym razie 10-11 to jest lądowanie, 14 to jest pierwszy pokaz i potem mamy trzecie lotnisko w Elblągu i lotnisko pierwsze, które zostało tak zwane Wansau zrobione. I teraz, żebyśmy się dobrze rozumieli, tak. Jedynka to jest na wysokości mniej więcej dworca w Elblągu PKP i wyjścia tej drogi, która jest od ulicy Lotniczej w kierunku do lotniska przez działki. Numer dwa to jest ten obszar, gdzie dzisiaj jest szpital wojewódzki. To tam się odbył ten pierwszy pokaz tych pilotów, którzy do Elbląga nie przylecieli, tylko przyjechali koleją w 1912 roku. Numer 3 to jest pierwsze lądowisko, które zostało zrobione po tym pamiętnym lądowaniu dzięki zaangażowaniu się władz miasta. A czwórka to jest lotnisko, które zostało od 1915 roku oddane do użytku i tam do dzisiaj istnieje lotnisko elbląskie,
lotnisko, którego do dzisiaj używa Aeroklub Elbląski. Możemy się tam dalej przesunąć? Proszę Państwa, to jest jeden z najstarszych planów, jak wyglądało lotnisko elbląskie. Po prawej stronie mamy ulicę Akacjową, nieistniejącą ulicę wzdłuż linii kolejowej i obwód, proszę Państwa, koła około 600 metrów. Wtedy latanie wyglądało w ten sposób, że wychodzono, aha, wiatr z tego kierunku, to po obrębie zewnętrznym koła ustawiono samolot pod wiatr i dla samolotu, żeby mógł wystartować te 600 metrów, zawsze wystarczyło. To, co tutaj jest w tym mniej więcej miejscu, to wygląda tak, jakby to była ulica, ale de facto w tamtym miejscu, proszę Państwa, był taki kanał, strumyk. Jakbyśmy dzisiaj stanęli mniej więcej koło hali sportowej na Grunwaldzkiej i między halą a kościołem, tam jest taki strumyk, który wchodzi pod ulicę Grunwaldzką. Potem w Elblągu, jak było lotnisko remontowane, to też ten strumyk schowano pod ziemię i w ten sposób powieszono powierzchnię i on wychodzi aż poza obwodnicą Elbląga, tam gdzieś mniej więcej, gdzie w tej chwili jest Holandia. I ten strumyk oddzielał, praktycznie mówiąc, te dwie części lotniska od siebie. A później ono tam było w różny sposób zmieniane, rozbudowywane. W każdym razie lotnisko do dzisiaj istnieje w tym samym miejscu. Możemy pójść dalej. I proszę Państwa, jak wygląda lotnisko dzisiaj? To jest zdjęcie z powietrza. Mamy tam strzałkę taką ciemną z literką N, oznaczoną północ, zaznaczony dworzec, miasto Elbląg, prawda, gdzie jest siedziba aeroklubu i te dwa główne pasy lotniska. I to, co mówiłem, Stiefvater wylądował mniej więcej tak, jak jest tam ta dziesiątka, jedynka, tam widać tą dróżkę od lotniczej przez działki. Mniej więcej w tym miejscu i w linii prostej do dworca kolejowego to jest, no ja wiem, no powiedzmy 2-3 kilometry. Wtedy tam były pola uprawne, tam były zabudowania gospodarstw. No dzisiaj to się wszystko zmieniło i zostało z tego, co w 1912 roku się zaczęło, praktycznie mówiąc, lotnictwo do dzisiaj. Tak pokrótce, pewne rzeczy może pomijając, to by było tyle o tym pionierze, który rozpoczął lotnictwo w Elblągu. Dziękuję bardzo. Ja tutaj nie jestem w stanie dzisiaj Państwu powiedzieć całości, jakoś chronologicznie dziejów lotnictwa w Elblągu, bo tutaj miałem przyjemność dla pana doktora Jaremczuka też parę informacji w tej książce przekazać, jakby ktoś z Państwa chciał tak dokładnie przestudiować, to tutaj to wszystko jest. Ja tylko powiem takich parę ciekawych faktów, bo jest też młodzież, żeby nie zanudzać się zbytnio. To jest ciekawa rzecz, że Elbląg zawsze w swoich dziejach jakoś nadążał za tą cywilizacją europejską i zawsze tutaj te nowinki, które były na zachodzie, szybko pojawiały się w Elblągu. I tak samo również z lotnictwem tu było, że ten niby przypadkowy lądowanie Stiefvatera spowodował, że władze miasta tym się zainteresowały. No, do tego czasu, proszę Państwa, Królewiec był ważnym miastem tutaj w tym obszarze i ta poczta, która kursowała z Berlina do Królewca, była dostarczana konno. Tam były poszczególne stacje etapowe, ale w tym czasie dzięki tym koniom słynnym trakeńskim ten odcinek Berlin-Królewiec pokonywano w ciągu 24 godzin, czyli poczta docierała stosunkowo szybko do Królewca, czyli dzisiejszego Kaliningradu. I z takich ciekawych rzeczy to okres oczywiście II wojny jest ciekawy tutaj na tym lotnisku. Tutaj pan Tomasz też go przedstawiał wielokrotnie. Pan Tomek Linicki, mój kolega również. Na tym lotnisku dużo się działo. Ja osobiście poznałem też ludzi, którzy z tym lotniskiem, byli właśnie na tym lotnisku w tym czasie, gdy te sztukasy o godzinie za 15.04, 1 września 1939 roku obudził go, miał 7 lat, ryk tych silników
były grzane do startu do ataku na Polskę, czyli na most kolejowy, most przez Wisłę w Tczewie. Także mój kolega Werner Reimer dzisiaj żyje w Klagenfurcie, w Austrii. Też tutaj małą cegiełkę do książki pana doktora Jaremczuka wniósł, napisał swoje wtedy wrażenia, jak mały chłopiec biegał i tam raz samolot za późno wylądował, wjechał na Stodołę, drugi raz prawie w te ogródki działkowe. On tam biegał, no ale ten mówił, zawsze powtarzał mi, żyje jeszcze, kończy aktualnie 80 lat, że ten niesamowity ryk silników za 15 chyba, czy za 24, 1 września ma do dzisiaj w uszach. Także to ten fakt. No, przyjeżdżał do Elbląga, to jest pan Lasocki, tak? Pan Lasocki na pewno go znał, przyjeżdżał taki Niemiec, się nazywał Karl Richter, my go nazywaliśmy elbląski Ikar, syn rzeźnika, który przed wojną ojciec pracował w rzeźni. Rzeźnicy w Elblągu w ogóle z tym lotnictwem mieli dużo do powiedzenia. Przed wojną również był taki Ernst Zweck, który miał tutaj duży sklep rzeźniczy i w filię miał w Klinice Morskiej, też był prywatnie, był zakorzałym pilotem. Tak samo Karl Richter, my go nazywaliśmy elbląski Ikar, który tutaj przyjeżdżał do Elbląga do swej śmierci w 2003 roku i mówiono o nim, że więcej przebywał w powietrzu niż na ziemi. Ale znalazł dużo kolegów na lotnisku elbląskim i dzięki temu właśnie tutaj latał i wykonał wiele ciekawych zdjęć lotniczych Elbląga, okolic, nawet Łęcza i tam dalej, Pasłęka, które do dzisiaj są tutaj, gdzieś kursują i są zarchiwizowane. No, będąc już ciężko chory, był tutaj też w szpitalu wojewódzkim i też tam sobie zyskał skłonność pielęgniarek, lekarzy, ponieważ przekazał tam też piękne takie zdjęcia kolorowe, lotnicze właśnie tych obiektów. W czasie II wojny światowej też na naszym, no mówię dzisiaj o tych VIP-ach, na lotnisku, jak wiadomo, był też ten słynny niemiecki bokser Max Schmeling, czyli Tomek Gliński go tam przedstawiał bardzo dokładnie w swojej książce Okruchy wojny. Max Schmeling, czyli człowiek, bokser, który przed wojną te walki toczył z tym Joe Louisem. No i miał też sporo problemów, zwłaszcza po lądowaniu na Krecie, gdzie jako spadochroniarz Wehrmachtu został ciężko ranny i później ta rekonwalescencja właśnie między innymi polegała na tym, że się pojawił tutaj w Elblągu na lotnisku elbląskim w 1943 roku, jak się nie mylę, czy drugim, tak? Tak. Tu był i no człowiek bardzo ciekawy, bo te walki jego z tym Joe Louisem wtedy władze nazistowskie odczytywały jako walki, znaczy pojedynek białej rasy z czarnej, ale Schmeling nie był tak, nie był zwariowany w ogóle pod tym kątem, ponieważ miał sam wiele problemów z nazistami, jego żona była Czeszką, jego tenerem był Żyd i tak dalej. Także on po wojnie nawet nakręcono film taki amerykański Joe i Louis na temat właśnie tych walk słynnych dwóch. W każdym razie, gdy ten Joe Louis zmarł, był bardzo biedny, Schmeling finansował jego pogrzeb. Także taka dobra postać wyświetlana tutaj na tym lotnisku, jak również w czasie wojny. No, dzisiaj też Państwo widzieli w kampanii w Afganistanie, tam skierowano następcę tronu księcia Williama, zdaje się. To była taka wysyłka, żeby jakieś tam szlify nabył, coś tam zobaczył, nauczył się, ale był bardziej tam chroniony, żeby go ci talibowie nie porwali, niż on sobie może nawet tego życzył. Tak samo w Elblągu też na lotnisku w czasie II wojny światowej był kapitan, jako w stopniu majora, ostatni właściciel Kadyn, czyli wnuk Kaisera Wilhelma II, princ Louis Ferdinand von Preussen. Także tutaj był też, no, miał to szczęście, ponieważ blisko do Kadyn, a jednocześnie no, nikt mu nie mógł powiedzieć tam w Kadynach czy gdzieś na jakichś innych sferach, że on się tutaj wymigruje od służby wojskowej. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy, ja tutaj przedstawiłem u pana doktora Jaremczuka, je zestawiłem, no one tutaj są, ja za chwilę jeszcze do nich zajrzę, ale taką ciekawostką jest, że chyba pierwszym lotnikiem w Elblągu, takim pilotem, to był ten ostatni kat elbląski, Martin Szesmer. Bo tam gdzieś przeczytałem, że też próbował, no czy on wykonywał wyrok śmierci, ale jednocześnie kiedyś było tak, że rolą katów było jednocześnie czyszczenie szamp, kloak, wywóz tych rzeczy. Także takie, miał kilka zawodów w ręku, a jednocześnie był
zapalonym takim zwolennikiem lotnictwa i mówiono, że tam z jakiejś tam swojej stodoły próbował polecieć, jak ten Ikar, ten skrzydła co zrobił i spadł, połamał się ręce tam tego i później już jak te wyroki śmierci wykonywał tą, tym toporem, to już nie miał takiego tak zwanego ciągu w ręku, mówiono w rękach, a ten topór katowski był przechowywany w takim słynnym lokalu elbląskim tam na ulicy Obrońców Pokoju, skrzyżowanie z Poprzeczną, który się nazywał Stary Świat. Ten lokal był tam jeszcze po wojnie, tam w tym lokalu było pierwsze podwoje Elbląskiego Teatru, po wojnie Stary Świat, tam się sprawił taki nowy budynek. Ale jeszcze wracając do tych takich innych rzeczy, no dzisiaj kanał Elbląski jest zamknięty, co powoduje, że w Elblągu też widzimy mi turystów, jakby ten ruch jakby zmalał. No i się troszczymy, martwimy się, czy będzie otwarty. Chyba będzie otwarty w przyszłym roku, ale też o dziwo, przy kanale Elbląskim w czasie II wojny światowej, właśnie już pod koniec, Niemcy budowali takie prowizoryczne lotnisko polowe, bo to nie mają się lotnisko, czyli pas betonowany absolutnie nie, to jakieś tam trawiaste, równy grunt był i już to było lotnisko, lądowisko takie bardziej do startów. I dzisiaj jakby ktoś z Państwa będzie jechał w przyszłym roku na tą pochylinę w Jelonkach, to mijając Nowe Kusy zauważy, jest tam piękna taka aleja lipowa. I ona się raptem tak gdzieś około 500 metrów przed kanałem kończy i są takie narośla już powojenne, drzewa są takie, ale już takie krzaki mniejsze. No i to jest ciekawa rzecz, bo właśnie tam jak zrobiono to lotnisko, to te stare pomnikowe lipy w czasie wojny wycięto, żeby były naloty czy z jednej strony, czy z drugiej. Zaraz przy kanale Elbląskim i ja sam tam jeszcze pamiętam, jako dziecko taki, tam żeśmy chodzili, stał wrak Stukasa, w krzakach zarośnięty, taki zardzewiały na tym lotnisku, a jednocześnie to chyba lotnisko spowodowało, że Jelonki, które są po drugiej stronie kanału Elbląskiego, no tam troszeczkę zostały poszkodowane, a zwłaszcza przyległa do kanału Elbląskiego dawna mleczarnia, znaczy przepraszam, fabryka cukrownia. I tam właśnie została zniszczona, może Rosjanie to zrobili, i obok kanału piękny taki lokal był też, został zniszczony. I z takich mało też znanych faktów jest na przykład lotnisko, które Rosjanie budowali już tutaj w czasie walk na ziemi pasłęckiej w Łępnie. To Łępno to jest ta miejscowość, która kilka lat temu albo więcej była słynna z tej ptasiej grypy, tej indyczej grypy, czy jak tam to było, została tam odcięta od świata. I tam właśnie dziwnie, że Rosjanie zbudowali tam to lotnisko takie trawiaste, zniszczyli tam przy okazji cmentarz miejscowy, gdzie w sytuacji tam kilku kilometrów za rzeką Pasłęką było to dawne lotnisko niemieckie Bazyna Koornety, czyli Bazien Koornety. I tam też właśnie to lotnisko było jakiś czas używane przez Rosjan tutaj w czasie walki, no już pod Pasłękiem w okolicach Elbląga. I tutaj jeszcze z takich innych rzeczy, ja tutaj zetnę, bo już proszę Państwa, pamięć moja bieżąca już się powoli łamie, chociaż pamięć też to mam doskonałą. Jeszcze pamiętam sekundy, minuty, ale tą, no muszę sobie zawsze zapisywać, tu zetnę jeszcze z ciekawości do Państwa. Tutaj Pan Jaremczuk mówił o tym właśnie pokazie lotniczym w 1912 roku. To rzeczywiście tam było całe miasto. Całe miasto praktycznie poszło i no były też tam takie sytuacje, że, bo te loty tam trwały minuta, dwie, trzy, do pięciu minut taki przelot trwał. Bardzo krótko i tam jeden samolot tam właśnie, dzisiaj ta ulica Królewiecka, tam gdzie są te jednostki wojskowe, to wtedy były tam majątek ziemski Klein Rebern, czyli równo małe i tam były kartofle, zboża i jeden wylądował w tym właśnie kartoflisku tam dosłownie. Po przekredleni tam go małżeństwo, które mieszkało niemieckie, po prostu urządziło im awanturę. Także to jest, tak to było. Proszę Państwa, no, Hitler w Elblągu był, to jest znany fakt też, tutaj na lotnisku wylądował, miał później problemy, jego samolot, żeby wystartować, ponieważ tam ugrzązł i tak dalej. Ale generalnie w czasie tutaj pobytów w tych okolicach Hitler korzystał z lotniska w Królewie Malborskim. To nawet opisuje w swojej książce, wspomina z dawnych Prusschodnich Aleksander, książę Cudona ze Słobit, gdzie w 1934 roku poleciał z Hitlerem do Berlina. Tam no, miał takie zamierzenie, żeby w czasie tego lotu odbyć z Hitlerem rozmowę i jednocześnie przekonać go, żeby oddalić się od władzy tutaj na tego Gauleitera Prusschodnich, czyli Erika Kocha. Ale oczywiście to się nie udało. Hitler
na niego uwagi nie zwracał, czytał książkę w czasie lotu na lotnisko Tempelhof w Berlinie. Proszę Państwa, ja tutaj nie chciałbym zanudzać, ale jeszcze powiem coś takiego, to jest taki fakt mało znany. Tutaj to też się z lotnictwem oczywiście wiąże. Stan wojenny, rok 1981, te następne lata, jedne z cięższych, które osobiście też przeżyłem. I pan Tomasz Sianecki z telewizji TVN, zdaje się, kiedyś takie prowadził cykl programów o tych porwaniach samolotów na zachód. No ja pamiętam też, porwano samoloty i na Bornholm, i na Gotland, i te, które rozrzucały nawozy sztuczne i jakiś cement woziły. Ale zdziwiłem się, że Tomasz Sianecki nie przedstawił spośród tych ucieczek, to chyba prawdopodobnie najbardziej, najciekawsze i w sumie najdramatyczniejsze porwania, którego dokonał Elblążanin, którego osobiście znałem, Andrzej W. Nie będę nazwiska wymieniał, ponieważ też człowiek żyje i tutaj może to nie jest skazane. Ale to było tak, że on był w Warszawie w tym czasie na lotnisku Okęcie, ponieważ te porwania były. Ja przepraszam, panie Władzie, że odszedłem od tematu, ale chciałbym, tu młodzi są ludzie, żeby trochę ich tak zainteresować. I był na Okęciu, tam była taka grupa specjalna tych ZOMO, która latała tymi samolotami jako ochrona. Bo ciągle były porwania z Warszawy i tego i tak dalej. No i on też porwał samolot z kolegą, który leciał do Wrocławia. I już tam po jakimś starcie podszedł do kabiny, wziął dwa pistolety, tam mówił, że miał tego P-63 i Smith et Wesson, Smith et, taki ten amerykański, no i polecił na lecieć na ten, na Tempelhof. No i ludzie pokornie wykonali jego polecenie, bo uznali, że dobrze strzela, zwłaszcza z broni krótkiej i na krótkie dystanse. Także polecieli, no zrobili ten manewr i 54 osoby w samolocie, tu tam ileś, nie wiem, 54, tam był. Tak, i poleciał właśnie do Berlina. Już w przestrzeni powietrznej dawnego NRD osaczyły go tam rosyjskie MiG-21 i ruchami skrzydeł i takich tam innymi manewrami wskazywały, że ma lądować. Nie? Ale piloci, którzy właśnie lecieli, oni też nie chcieli ryzykować ani swojego życia, ani pasażerów i tak dalej. I wśród nich był znany taki pewien trik, bo jak Państwo wiedzą, lotnisko Tempelhof leżało kiedyś w części okupacyjnej Berlina, którą amerykańskiej. Ale przed Tempelhof było dawne lotnisko niemieckie Schöneberg. I jak te samoloty zmuszały kogoś tam do lądowania, no to piloci markowali, że lądują na Schöneberg, obniżali lot, a jak już byli w przestrzeni Schönebergu, to gaz do dechy i za chwilę był Tempelhof. Także te samoloty rosyjskie nie miały szans. No i wylądował na tym lotnisku, wcześniej tam swoje rzeczy wyrzucił. I niestety okazało się, że ten kolega tam się przestraszył i zaczął strzelać. Trafił go nawet tam w nogę. No ale jak on oddał kilka strzałów w jego kierunku, to tamten po prostu zazwyndował. No i Andrzej W. został, nawet zdjęcie było takie kiedyś, pamiętam w internecie, został aresztowany na lotnisku w Tempelhof. Na Tempelhof wystrzelał całą misję powietrze, żeby chciał pokazać. To nie Andrzej W., to jest jego brat. Piotr W. Piotr, przepraszam, tak. No. Proszę, jaki mały świat jest. I Piotr W. tam wlądował i tego. I no, on może chciał pokazać się Niemcom, że wyszczerbuje całą misję, że jest w tym momencie bezbronny, ale to ich trochę tam poddenerwowało. No i został aresztowany, siedział 4 lata. Tu w Elblągu akurat jego rodzina, najbliżsi pracowali w policji czy milicji, wtedy wszyscy zostali zwolnieni dyscyplinarnie, można powiedzieć. A on tam był. Siedział w więzieniu Moabit, tam, no później rozmawiałem z nim, mówił mi, że siedział w tym samej celi, co Piłsudski, a wcześniej Mirosławski Ludwik, ale raczej Piłsudski to może bym się zgodził, ale tym Mirosławski to już nie. No i wrócił do Elbląga, tam siedział 4 lata w sumie, bo był skazany za piractwo powietrzne. Nie wiem, 3,5 roku. No właśnie. I paczki tutaj przysyłał, ale rodzina, no bo bała się, no, nie odbierali, bo wiadomo jak to...